dzisiaj przy naszej parafii niecodzienna instonizacja, moda pogrzebowa, pokaz, który został przygotowany przez panią doktor Małgorzatę Grupkę i jej wychowanków, studentów, który ma nam przybliżyć stroje, w których byli chowani nasi przodkowie, a które to zostały znalezione w trumnach, w kryptach naszego kościoła oraz na terenie innych miejsc naszego kraju. Zespół z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu stara się, pod moim kierownictwem, stara się przybliżyć historię i opowiadamy o populacji ludzkiej od wczesnego średniowiecza do XIX wieku. Opowiadamy tak naprawdę o życiu poprzez śmierć, bo głównym źródłem materiałów archeologicznych to są groby. I stąd nasz pomysł, a właściwie pomysł moich absolwentów, żeby przybliżyć ludziom zwyczaje pogrzebowe poprzez pokaz mody. Wszystkie stroje, które Państwu pokażemy, są to stroje uszyte na podstawie reliktów odzieży grobowej znalezionej w różnych kryptach i grobach w Łabiszynie, Szczuczynie, Toruniu, Gdańsku, Pszczynie, Końskowoli. Są to wszystko stroje dworskie, w związku z tym, że absolutnie wszystkie zostały wykonane z najdroższej tkaniny świata, to znaczy z jedwabiu. I 99% odzieży, którą mamy, którą wydobywamy z grobów, to właśnie są tkaniny jedwabne. Magdalena Majorek, archeolog. Głównym celem tej naszej imprezy Moda w obliczu śmierci jest rekonstrukcja strojów, z tym, że jest wiele grup rekonstrukcyjnych, które to robią, natomiast bardzo często zdarza się, że mieszane są okresy, mieszane poszczególne wieki, mieszane są detale, ozdoby przy strojach i my staramy się zrobić taką naprawdę wierną rekonstrukcję ubiorów. Wzorujemy się między innymi też na naszych badaniach, które prowadzimy w kryptach i na podstawie odkrywanych przez nas ubiorów wykonaliśmy właśnie całą kolekcję, którą dzisiaj prezentujemy. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych na nasz niezwykły pokaz. Pierwszy raz, nie wiem czy w ogóle gdziekolwiek był pokaz mody strojów pogrzebowych, które zostały wykonane, te, które tu będą prezentowane, na podstawie strojów odkrytych w kryptach, częściowo naszego kościoła, a także na terenie tutaj północnego okręgu Polski. Thank you.
prostu na podstawie analiz mikroskopowych udało nam się to odtworzyć. Tu mamy, prawda, żupan dziecięcy, który mamy na podszewce zielonej. To był komplet stroju, bo tak jak mówiłam, że i mężczyźni, prawda, chłopcy chodzili w takich samych strojach jak dorośli, tak jak dziewczyny, tak i chłopcy. Tutaj ten strój grabowy tych dzieci szlacheckich, no to dziecko nie miało więcej niż 2 lata.